Nadajnik radiostacji został zbudowany w roku 1943. Wkrótce potem przewieziono ją do Warszawy. Radiostację przechowywano w warsztacie samochodowym do 1944 roku. 1 sierpnia tego samego roku wydano rozkaz, aby przewieźć ją na ulicę Mazowiecką do Biura Informacji i Propagandy AK. W trakcie samochód przewożący został zastrzelony przez Niemców, a radiostacja uległa zamoczeniu. Już 8 sierpnia 1944 roku o godzinie 9.45 nadano pierwszą audycję na falach radiostacji Błyskawica. Audycję nadawano 6 razy dziennie, 4 razy w języku polskim i 2 razy w języku angielskim. 4 października o godzinie 19.20 można było usłyszeć ostatnią 10-minutową audycję przez mikrofony Błyskawicy.